Hej, witajcie. W dzisiejszym odcinku takiego filmu jeszcze nie było. W tych czterech kartonach jest mnóstwo klocków, ale nie tylko w tych kartonach. Zaraz weźmiemy się za otwieranko kartonów z zestawami i klockami Kobi. Zacznijmy od openingu najmniejszej paczki i będziemy aż do największej tak robić. No ale w najmniejszej nie będzie najgorzej, także oglądajcie, bo będzie nawet fajnie. Bierzemy się za otwieranko. Proszę Państwa, w tej paczce jest naprawdę... O. Jako pierwsze instrukcja. Taka o. Mam mało miejsca na tym biurku. A, nie, dobra, przód pokazałam. Jako kolejne miejsce zajmuje gratis flaga. I słuchajcie, teraz się przygotujcie. Będzie prawdziwa bomba. Tory Kobi kupiłem. Jeszcze były dostępne, bo już chyba nie są dostępne proste tory Kobi. Myślę, że będzie naprawdę fajnie. Zaraz to sobie otworzymy, ale przed Państwem jeszcze czas na ostatniego giganta. Znany wszystkim Polakom maluszek. To zamówienie kosztowało trochę ponad stówkę, także lecimy, otwieramy tory. Jakby ja pierwszy raz teraz dotknę tory Kobi, proszę Państwa. Pierwszy raz w życiu, nadarzył się ten moment. Pierwszy raz w życiu je złączę. No, wyglądają i są naprawdę bardzo fajnie, fajne. O ja. No to jest dopiero początek kolejnictwa w moim pokoju Kobi. Słuchajcie, ale skoro mamy tory, no to może w końcu paczka będzie coś związane też z kolejnictwem. Czekajcie, dowiecie się. Przejdźmy do kolejnej paczki. Sorry, ja mam przemeblowanie w pokoju. Ja dosłownie nie wiem jak nagrywać, bo nie ma miejsca, bo nie ma miejsca, bo nie ma miejsca, bo nie ma miejsca, bo nie ma miejsca. Przejdźmy do teraz takiej trochę większej paczki. I tutaj spodziewam się jednego zestawu. Jednego zestawu Limited czy ten Executive Edition, takiego małego, fajnego, dla najtańszego zestawu, który był albo jest jeszcze, nie wiem, dostępny. O, i się. Słuchajcie, rzadko nie otwieram tylu kartonów. I w środku, wiem, nagrywam fatalnie, mamy, proszę Państwa, kartkę. Paragonem lepiej nie patrzeć. I drugi karton, aha. Sorry za takie nagrywanie, no mam przemeblowankę, że chwilą mi statyw spadł. Jak widzicie, jednak coś tu jeszcze jest. Mamy klocki na sztuki. Trochę klocków na sztuki. No i mamy kolejny, o, mamy flagę Wielkiej Brytanii. I mamy, proszę Państwa, kolejną instrukcję. Także let's go. Zanim przejdziemy już do zestawu, pora się jeszcze przyjrzeć klockom na sztuki. A więc, no oczywiście, tradycja płytki 16x16. One zawsze się przydadzą, czy to w różnych projektach, czy to po prostu po coś. No a jeżeli chodzi o klocki na sztuki, mam drzwi, mam okno, gitarę, główkę i proszę Państwa, nie chcę wyjść, kamerę. Także tak to się prezentuje, może od razu postawię wszystko na płytkę, będzie sprawnie. Dobra, wszystko tutaj czarne, więc trochę się zlewa, ale z owiec jestem najbardziej zadowolony. Szkoda, że nie było dostępnych białych. Wolałbym ten opening robić w normalnych warunkach, a nie wtedy, kiedy wszystko jest w innym miejscu. Ciasno jest, jak nie wiem, ja nie mogę tutaj siedzieć, przestać. Fajnie,
dobrze. Chce się otworzyć, no to trzeba otworzyć każdy kominek. Szybko zajrzymy jeszcze do środka, ostatnie cięcia. I pisz, no i teraz. Chwila prawdy, proszę Państwa. Jest i on. O, jesteś, wychodź. Proszę Państwa, Shorsz 901 Limited Edition. Fajny model, naprawdę tanio. No, po prostu fajnie. Tak wygląda z tyłu. Przejdźmy do kolejnego pudełka. A tak naprawdę nie do pudełka, tylko do olbrzymiego kartonu, że to mi się na stole nie mieści. Muszę tutaj od góry. Sorry za kadrowanie. Kurczę, nie da się. Otworzę to bez Was. Mamy Choke Sherman M4A3 E2 Jumbo w wersji limitowanej. No jeszcze mam flagę. Nie pamiętam już czego. Także tak to wygląda. Myślę, że zestaw jest naprawdę spoczko. No chciałam go mieć. Są naprawdę bardzo fajne figurki. Żyć nie umierać po prostu. No i proszę Państwa, trzyma się olbrzym. Nie ma co. Instrukcja. Teraz jeszcze muszę to wyjąć. Czekajcie chwilę. Także to jest, proszę Państwa, ostatni zestaw. Jest to wagon. I tak, pewnie już na dniach go złożę. Nie dzisiaj, pewnie już. No i mam też jeszcze flagę. Ale dla wytrwałych mam jeszcze dodatkową niespodziankę. Otóż mam również ten zestaw. Go nie kupiłem w Kobi, no bo był taniej gdzie indziej. W Empiku dokładnie. Przy rabatach i tam wszystkim. No i niestety w Empiku dają zestawy bez kartonów, więc nie możemy zrobić oficjalnego openingu, no ale tylko Was informuję. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się za tydzień w recenzji wagonu. Tak się prezentują wszystkie klocki razem. Tak jeszcze na koniec tylko. Widzimy się za tydzień.